Witajcie, kochani. Chcemy się z wami podzielić takim świadectwem, gdzie w ogóle ja narodziłem się na nowo w 2015 roku i wiecie co, latałem jak poparzony do wszystkich moich znajomych i w domu w ogóle mówię o Jezusie, nie? I pewnego razu mój starszy brat mówił tak, w ogóle to ty dam to jeszcze iść na ulicę i głosić do Chrystusa. A ja w ogóle tak stanąłem i wskazałem palcem na niego i mówię tak, słuchaj, będę to robił. Wiecie co? W ogóle ja tam wtedy podjąłem decyzję, tak naprawdę nie wiedziałem w ogóle, co to jeszcze ze mną będzie. I tak to się podziało, że w ogóle trafiłem tu do kościoła i przez to wszystko ja zacząłem głosić Ewangelię na ulicy i zaczęły się dziać rzeczy bardzo wspaniałe, gdzie pewnego razu głosiłem Ewangelię i podeszła do mnie osoba i wzięła do mnie numer telefonu i coś tam z nią porozmawiałem, dałem namiar na kościół do nas. I pewnego razu on się tu pojawił. Pojawił się tutaj i później w jakimś czasie zadzwonił do mnie i powiedział, że chce się ze mną spotkać, bo chce ze mną porozmawiać. W ogóle zobaczył rzeczy, co tutaj się dzieje, że Duch Święty tutaj działa i chce w ogóle o tym porozmawiać. I ja po prostu mu zaproponowałem w ogóle, jeżeli chcesz, to przyjedzie do mnie na chatę i w ogóle porozmawiamy. Także i przyjechał. W ogóle przyjechał już do mnie na chatę. Sławek też był, zaczęliśmy rozmawiać. W ogóle to, żeśmy my jakby stawiali warunki, powiedzieliśmy mu od razu, że jesteśmy ruchem apostolskim, że w ogóle, czy w ogóle chce nas słuchać. Powiedział, że chce nas słuchać. I mówi, że słuchajcie, to ja, bo on to w ogóle gdzieś tam jest z jakiejś federacji międzynarodowej, religijnej, na rzecz coś tam pokoju. Na rzecz pokoju na świecie. Nie, to jest coś tam, typu New Age, coś takiego. New Age, tak. I wiecie co? I powiedział nam o tym i wczoraj tam żeśmy wyruszyli. Pojechaliśmy w ogóle głosić Ewangelię, podzielić się świadectwem, powiedzieć w ogóle ludziom, co to jest w ogóle nowonarodzenie. I gdy ja zacząłem tam mówić, w ogóle tam wyszedł lider jakiś taki starszy i w ogóle przedstawił nas, że jesteśmy z Kościoła Mocy, że ja jestem Damian, tutaj Sławek, Michał. I gdy zaczęliśmy głosić świadectwo swoje, to tam, w ogóle tam pojawiła się grupka ludzi niewielkiej ilości. Była tam może 13-14 osób, ale też ze względu, bo było już jakby późno dla niektórych osób, tam była 17, ale też ze względu na to, bo ja jakby stawiałem też warunki, że, bo oni chcieli, żebyśmy się spotkali na godzinę 11. Ja powiedziałem, że nie dam rady, bo mam szkołę tutaj, która się odbywa, Tymoteusz. Jeżeli chcecie, to ja mogę przyjechać na godzinę 17 i wam usłużyć, nie? I oni się zgodzili, powysłali tam maile do ludzi, to przyjechał. I pojechaliśmy. I tam żeśmy się podzielili świadectwem, ja się podzieliłem świadectwem, Sławek się podzielił świadectwem. Powiedzieliśmy tam ludziom, jakiego Boga żeśmy poznali, że Bóg jest Ojcem. I w ogóle wiecie co, gdy dzieliliśmy się tym świadectwem, to w ogóle tam już ludzi Bóg dotykał. W ogóle tam niektórzy ludzie zaczęli płakać. I zaproponowałem, że w ogóle, że ja się chcę o was modlić. Chcę na was kłaść ręce. I jeżeli jesteście chorzy, to po prostu zostaniecie uzdrowieni, nie? Dotknie was Bóg, żywy Bóg, nie? I Sławek też powiedział świadectwo, później wpadł Michał. Też w ogóle to jest fajna historia, bo ja tak, ja w ogóle to dostałem wiadomość od tego gościa, że nas zapraszają i ja mówię tak, chcę co tu zrobić, bo ten gość już mówi tak, ja chcesz to weź jeszcze jakąś jedną osobę. A ja tak, no dobra, wezmę, ale nie tylko. Pomyślałem sobie, ale wiecie co, w ogóle podbiłem do Artura, mówię, Artur, ty, to tak i tak jest, nie? On tak, zapytaj Ducha Świętego. Bardzo mądre, to jest to, nie? I ja w ogóle przyszedłem do domu tego dnia i w ogóle wpadłem, mówię tak, Duchu Święty, w najbliższych dniach, albo czasie w ogóle wskaż mi osobę, z którą mam jechać tam, którą mam wziąć, nie? I w ogóle w czwartek sobie prasuję sobie koszulkę i w ogóle tak, Michał Zięcina. W ogóle tak, o. W ogóle tak stanąłem i kurczę, no co ja się będę tutaj sprzeczał z Duchem Świętym. W ogóle to jest, w ogóle Duchu Świętym. I podbiłem do Sławka, który był w łazience, był, ja mówię tak, ty Sławek, w ogóle Duchu Świętym, że Michał się cinał. Tak, ty w ogóle, wiesz co, ja też miałem takie przekonanie, wiecie. No i w piątek już podbiłem do Michała, mówię, Michał, czy jedziesz z nami, nie? W ogóle tak i tak jest. Michał mówi, jedziemy. No i pojechaliśmy tam, zrobiliśmy taką robotę, że po prostu, gdy ja powiedziałem ludziom, że chcę się o nich modlić, kłaść na nich ręce,
że w ogóle będzie ich dotykał Duch Święty, że w ogóle się nie bali, w ogóle to jest normalne, wiecie. Ja skończyłem, Michał zaczął też mówić, powiedział o Nowonarodzeniu, super to było, i też powiedział, że chce się o nich, że chcemy się o nich modlić. I wiecie co? Ludzie tam, którzy byli, cała ta grupka, w ogóle oni wstali i w ogóle oni się jakby rzucili, tak żebyśmy się o nich modlili. Razem z liderami, wiecie? Wiecie, to są ludzie, którzy w ogóle nie spotkali się z Jezusem. I oni tam zobaczyli w nas Chrystusa, wiecie? Oni zobaczyli w nas, że jesteśmy jacyś inni. Że jesteśmy pewni tego, że w ogóle ja nie powiedziałem, że jestem pewny zbawienia. Podaj mi przykłady, że gdy rozmawiam z ludźmi, to ludzie mi odpowiadają, że w ogóle my znamy Boga, my żyjemy z Bogiem, ale ja bym powiedział, ale ja zadaję pytanie, czy ty w ogóle jesteś pewny zbawienia? I ci ludzie mi powiedzą, że wiesz co, nie wiem, nie? Czy ja mam pewne zbawienia. I ja im takie przykłady podałem. Podaję im nawet przykład, że gdy głosiłem Ewangelię zakonnicy, po prostu tak sobie przechodziłem i gdzieś mi tak coś porwało. Była otwarta i ja się jej pytam tak, ile w ogóle jesteś w tym, nie? Ona mówi, że 11 lat. A ja tak od razu do niej tak, czy ty masz pewne zbawienia? Ona mówi, że wiesz co, że nie wiem. I ja im to powiedziałem i w ogóle ich to gdzieś dotkło. I gdy Michał zaproponował w ogóle modlitwę, że kto chce przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wiecie co? Wszyscy wstali, cała grupa, która tam była, i wychodzili na środek. W ogóle oni tam mieli przygotowane, oni do nas powiedzieli tak, Damian, macie tak z półtora godziny wyczek, żebyście tam coś powiedzieli. A wiecie co, w ogóle my żeśmy tam przejęli wszystko, że w ogóle 3 godziny żeśmy do nich mówili, modliliśmy się i oni w ogóle wchłaniali to jak jakieś gąbeczki, wiecie. I oni w ogóle, czy oni nas patrzyli i w ogóle nie powierzali, w ogóle młode chłopaki, kurczę, tak zwiastują Chrystusa. Wiecie co, i ja też, gdy się modliliśmy tam, w ogóle kładliśmy na nich ręce, żeby Duch Święty ich dotykał, żeby zstępował na nich. W ogóle oni doświadczali w ogóle, jak Duch Święty ich dotyka. Naprawdę. I ja w ogóle od razu po co mówię, ja się pytałem w ogóle, czy ty jesteś na coś chora. W ogóle ludzie zaczynali mówić, otwierać się w ogóle, że ma problem z tarczycą, problem z kręgosłupem, z kolanami, wiecie. Ja w ogóle kładłem na kobietę rękę, położyłem na kolano i w ogóle ja czułem pod ręką, jak te kolano zaczynają pracować, strzelać. To w ogóle słychać było. Ja mówię, kurczę, Duchu Święty, ale ty w ogóle działasz. Nie. To jest niesamowite, w ogóle te rzeczy się dzieją. Zwiastowaliśmy im tam Chrystusa Zmartwychwstałego, bo w ogóle... Ale ja powiem tak, ja tu nie przyjechałem po to, żeby siąść z wami, napić się kawki czy i zjeść ciastek. Ja w ogóle, ja chcę, żeby w ogóle, że ja chcę widzieć żywy Kościół. W ogóle jesteśmy ruchem przewodzeniowym i jest w nas ogień, nie? I jesteśmy do tego rozpaleni i to w ogóle było niesamowite. W ogóle wszyscy oddali życie Jezusowi. Mamy do nich kontakt z liderami, oni mają też do nas, wywiesiliśmy tam u nich na tablicy informacyjnej do nas kontakty, na miarę na Kościół. W ogóle gdy później żeśmy siedli z tymi ludźmi, to w ogóle oni o nas siedli i na nas w ogóle patrzyli, chcieli z nami rozmawiać. Wiecie? I od razu poszliśmy się pytali, dajcie nam kontakty do siebie. Wiecie? Niektórzy już mówili, że w ogóle chcą nas tutaj odwiedzić. Niech przychodzą po prostu, nie? W ogóle... I tak się będzie działo, nie? I ja w ogóle doświadczyłem czegoś nowego, jakiegoś przełomu kolejnego. W ogóle moja wiara wzrosła. Naprawdę, moja wiara wzrosła i jakby, kurczę, tak jeszcze głód, kurczę. Kurczę, ludzie, którzy naprawdę szukają Boga, a w ogóle żyją w jakimś złudzeniu, że niby go znają, nie? I gdy patrzysz na takich ludzi, to w ogóle płakać się chce. Naprawdę, płakać się chce, nie? A gdy oni doświadczą, gdy Duch Święty ich dotknie, to w ogóle oni się na twarzach zmieniają. U nich zaczyna się uśmiech robić. Kurde, no to jest mega, nie? Michał, chcesz coś dodać? Ja chcę dodać, że dobrze, że nam dali tylko 1,5 godziny, bo Damian by wykorzystał wszystko. Ale wiecie co, kochani, co chciałem powiedzieć? Co ja zobaczyłem już jak sam sobie o tym myślałem, bo modlimy się i stawiamy się o takich ludzi, o takie sytuacje. O ludzi, którzy na ewangelizacji właśnie będą podchodzić, będą otwierać nam drzwi do większych grup i tak dalej, i tak dalej. Robimy to i to się dzieje. I to się będzie działo. Ale 14 osób oddało życie Jezusowi i większość z nich teraz będzie się z nami kontaktować. I większość tych ludzi potrzebuje teraz prowadzenia, potrzebuje ojców. I jeżeli powiem
tak surowo, jeżeli nie jesteś gotowy, to nie wstawiaj się jeszcze o to, wstawiaj się o siebie. Módl się o siebie, wejdź w miejsce ojcostwa i wtedy się wstawiaj, wtedy idź, bo tu już zaczyna się odpowiedzialność. I my pojechaliśmy tam, bo jesteśmy gotowi na to. Ale tu to jest piękna sytuacja, piękna rzecz, kiedy ludzie oddają życie Jezusowi. Ale później jest poniedziałek. I w poniedziałek oni zadzwonią, to muszą dzwonić na trzej pokarmy. Trzej pokarmy. Amen. Amen. Słuchajcie, bo ja chcę, żebyście cały czas jako priorytet mieli szerzenie Królestwa Bożego. Szerzymy Królestwo. Cały czas, wszędzie, gdzie jesteś. Mówisz, głosisz. I prezentujesz. Mówisz, mam moc, uzdrowię Cię, uwolnię. Rozumiesz? Cały czas prezentacja Chrystusa i wzorzec. Cały czas. Tak? To i te rzeczy będą się działy. Słuchajcie, ja naprawdę wiem to, że ja wam coś powiem. To naprawdę nie jest naprawowanie żadne. W tym kraju jesteśmy my, daleko, daleko nic, a potem reszta Kościoła. I bardzo przepraszam, bo to tak dziwnie brzmi, ale takie są fakty. I my, ani jeszcze raz mówię, to nie jest coś, co jakby mnie stymuluje, bo mnie to nie stymuluje. Ja mam bogate życie wewnętrzne i tyle, nie? I żonę mam właśnie. Ja mam w ogóle jestem, wiesz, to nie chodzi o to, chodzi o stwierdzenie jakiegoś faktu. I teraz na czym rzecz polega? My musimy cały czas rozumieć, że do tego zostaliśmy powołani. Będzie nas coraz więcej, będziemy coraz dojrzalsi, będziemy coraz silniejsi i my będziemy robili potężne spotkania ewangelizacyjne. To nie będą spotkania na 100, na 200 osób. Po prostu. Ja wierzę, że przyjdzie moment, że nasz ruch będzie normalnie zasiedlał wielkie stadiony, gdzie będziemy zbierali po prostu dziesiątki tysięcy ludzi w różnych miejscach, takich czy innych, że sięgniemy po telewizję, po inne rzeczy. I to też z drugiej strony nie dlatego, że gdzieś ja potrzebuję tego dowartościowania, bo ja naprawdę się, zresztą nie się bardzo dobrze czuję w stanie, w którym jest. Chodzi o to, że to jest nasze powołanie. To jest powołanie. To zrobimy to, potem sobie pójdziemy do nieba i sobie siądziemy przy Pawle, przy Janie i na luzaczku będziemy mogli pogadać o naszych służbach. Rozumiesz, o co chodzi? I sobie usiądę i zapytam Damiana, jak tam Janko Antiochy organizowałeś, a ja ci powiem, jak robiłem szkołę wiary w Poznaniu na przykład. Wiesz, to będziemy sobie gaworzyć, ale ja będę miał z nim rozmawiać. Wiecie, i kiedyś lata temu, na początku mojego nawrócenia, taki stary wierzący człowiek do mnie powiedział, mówi, dobrze by było, znaczy to było do mnie, ja wiem, tylko on do mnie powiedział, dobrze by było, mówi, on o sobie mówił, jakbym poszedł do nieba i jak stanę koło, mówi, świętego Pawła i Paweł na mnie spojrzy i powie, cześć, ja powiem, cześć. I Paweł powie, słuchaj, mówi, pogadajmy o naszych służbach, opowiedz mi o swoje, ja ci powiem o swoje. Ten stary wierzący powiedział do mnie w tej chwili, ja bym naprawdę chciał, kurczę, móc mu coś powiedzieć. No. Chciałbym pogadać z Pawłem o służbie. Wiesz, o co chodzi? Nie wysłuchać kolejnego kazania w niebie. Świadectwa. Pogadać. Dotkniemy mas ludzi. I to w totalnym luzie. Bez spinki. I zapewnić ludzi, do których naprawdę nie są dochodzone, bo wiecie, że w tym kraju to jest walka o to, aby bezdomnym Bóg nie dać. I to się nazywa po prostu bycie porządku chrześcijanina. Głośmy Chrystusa wszędzie, gdzie jesteśmy, do każdego. Opowiadajmy o Chrystusie ukrzyżowanym, nie o enigmatycznym Bogu, nie o dziwacznych przeżyciach, tylko głośmy ludziom Ewangelię prosto w twarz i prezentujmy im to Ewangelię. Wystaw mnie na próbę, powiedz. Ja ci teraz powiedziałem, co potrzebujesz. Uzdrowić cię, uwolnić, co tam masz. Ci potrzebne. Okej? Okay?